Natalia Kukulska w końcu podjęła ostateczną decyzję. Wielu sympatyków przeżyje szok, gdzie dotrą do nich najnowsze informacje. Zacznie się już niebawem, chodzi o memę wokalistki. Natalia Kukulska sporadycznie opowiada o życiu prywatnym, a tym o tragicznej zmarłej mamie. Śmierć Anny Jantar do dziś budzi wielkie emocje, a niektórzy nadal się z nią nie pogodzili. Tymczasem opinia publiczna z dumą obserwuje, jak Natalia kroczy śladami mamy i osiąga sukcesy, jakie i ta odnosiła. Ostatnio 44-latka stanęła przed naprawdę trudnym wyborem i, jak donosiły tabloidy, wahała się od wielu miesięcy. W końcu jednak zapadła ostateczna decyzja. Niewiarygodne. Natalia Kukulska podjęła decyzję. Anna Jantar była wielką artystką, mającą przed sobą lata świetności. Niestety, koszmarny wypadek brutalnie odebrał jej życie, a jej córce, matkę. Teraz Natalia sama skupia się na muzyce i sukcesywnie rozwija swoją karierę. Portal Plotek donosi, że już jakiś czas temu pojawiły się informacje, jakoby producenci chcieli upamiętnić niesamowitą postać Anny Jantar, tworząc o niej serial. Początkowo wszystko jednak wskazywało na to, że są to niepotwierdzone plotki. Teraz z kolei, jak podaje serwis, Natalia Kukulska, która długo miała rozważać najlepszy wybór, ostatecznie podjęła decyzję i wyraziła zgodę na zekranizowanie losów jej mamy. Opierając się o doniesienia na żywo, tabloid podaje również, że ponoć ruszyły już intensywne przygotowania, a nawet podpisano pierwsze umowy. Co więcej, w produkcję żywo zaangażowała się sama Natalia. Jej najstarszy syn jest już dorosły, a pozostała dwójka chodzi do szkoły, zatem pomiędzy koncertami udaje jej się znaleźć czas, by dołożyć do tego projektu swoją cegiełkę. Dwa. Trzy. To jeszcze nie koniec zaskakujących dla wielu doniesień. Plotek nieoficjalnie donosi, że Kukulska ma odegrać o wiele ważniejszą rolę przy powstawaniu serialu i to wcale nie poza kamerami, a wręcz przeciwnie, producenci ponoć chcą, by to ona odegrała główną rolę i wcieliła się w Annę Jantar. Czy tak rzeczywiście się stanie? To pokażą dopiero najbliższe tygodnie. Źródło: Plotek.pl.